miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt nadal mnóstwo zwierząt czeka na adopcję. Między innymi Reksiu, który chowa się właśnie za moimi nogami, ponieważ jest bardzo nieśmiały. W schronisku spędził 5 lat, to bardzo dużo. Czeka na swojego człowieka i jest pieskiem, który niestety cierpi na agresję lękową, czyli wymaga odrobiny większej nawet dawki niż odrobiny czułości, atencji i cierpliwości ze strony właściciela. Ale kiedy już się z kimś zaprzyjaźni, tak jak z wieloma opiekunami tutaj w schronisku, to staje się naprawdę prawdziwym przytulasem i niezwykłym przyjacielem. Reksiu, jak ten z bajki, czeka tutaj na swojego człowieka. 3 marca do schroniska trafił Bandi, 6-letni pies, który był wychowywany w domu. Bardzo przyjacielski, bardzo radosny, lubiący rozmowy, oczywiście w psim stylu. Prawda, Bandi? Daj głos, daj głos. Jest bardzo dobrze nastawiony do ludzi, do zwierząt, ale kiedy jest radosny na spacerze, to jest tylko ten krótki moment, bo kiedy wraca do kojca i jest smutny i patrzy i czeka na kogoś, kto zabierze go z tego, no niestety, jakby na to nie patrzeć, psiego więzienia do siebie, do domu i da mu trochę czułości. Bandi. Tak. Hachi to 7-8-letni kundelek, bardzo przyjazny do ludzi, niespecjalnie do innych zwierząt. Mieszkał w mieszkaniu, ale jego historia nie jest taka kolorowa, ponieważ 2 razy był oddany z powrotem do schroniska, więc ciągle tu trafia. A to już chyba ta pora, żeby go stąd zabrać i zapewnić mu godną starość i jeszcze dużo, dużo szczęścia. Tym bardziej, że Hachi jest bardzo przyjacielski. Hachi jest bardzo koleżeński, lubi ludzi, lubi spacery, jak zresztą każdy pies. No i oczywiście lubi smakołyki. Czeka tutaj w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt w Opolu na swojego nowego pana. W miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt w Opolu nadal jest wielu mieszkańców, zbyt wielu. Dotyczy to zarówno psów, jak i kotów. Czekają tutaj na odrobinę miłości, na swojego człowieka. Czekają na naszą pomoc, bo tych mieszkańców ciągle przybywa, a karmy w związku z tym ubywa. Dlatego jeśli możecie Państwo kupić mokrą karmę dla psów czy kotów i przywieźć tutaj do schroniska, jeśli macie jakieś zbędne koce, to wszystkie takie formy pomocy są mile widziane. No i mile widziane jest to, żeby pomyśleć o tym, żeby zapewnić jakiemuś zwierzęciu odrobinę miłości i odrobinę ciepłego własnego kąta, który dla nas może być właśnie odrobiną, a dla tego psa będzie całym światem.